Modlić się za księdza Dariusza, Kowalczyka, księdza Jacka Bałęby, żeby weszli na drogę Jana Chrzciciela. Nie każdy z nas musi być męczennikiem, nie każdemu Bóg da. Nie musi dać nikomu. Pytanie, czy da tym, którzy proszą, czy da tym, którzy nie proszą, czy da tym i tym, albo nie da ani jednemu, ani drugiemu. Istotnie, czy jestem na drodze. To nie jest droga Jana Chrzciciela, to nie jest kapłański wzór. Ksiądz nie ma szczekać, ksiądz ma głosić. Jeśli jest biskup, do ogłoszenia jest. I na jakiej podstawie to wiesz? A nie gadać, ale już nie napisać. Mówić do ludzi słówka, ale już na kazaniu głośno nie. To jest tchórząstwo księdza Jacka Bałęby. I być może jakaś fałszywy trop, że zarzucono mu brak lojalności, a to boli kapłana, ksiądz Szczelin, księdzu Jackowi, żeś zawiódł mnie bracie. To teraz ksiądz Michał Stobnicki, że to co, mnie zawiedziesz też? A to nie jest kwestia zawodu człowieka. Jest kwestia wypełnienia wobec Boga, misji. Ksiądz ma głosić, jest biskup, trzeba to ogłosić, że jest. I jak jest? Skąd wiemy? Nie jest to słowo kapłańskie wzorem Jana Chrzciciela, jest kupczone i manipulowane i będziemy mieli książeczki wybierane na czas, że jak się księdza Michała nie chce skrytykować na sposób bezpośredni, to się będzie książeczkę czytać i cytować. Ale nie powie się, że chodzi o księdza Michała. To nie są metody godne katolickiego kapłana. Jan chrzciciel by tak nie robił, a wzorem kapłanów prowadzących duszę są ksiądz Jacek sobie ceni być dusz pasterzem. To niech będzie, życzę mu tego. I dobro, które wobec mnie wypełni przez spowiedzi, to samo ksiądz Dariusz Kowalczyk, przez spowiedzi, słuchanie moich spowiedzi jest więcej znaczy niż to zło, które teraz czynią, ale to zło, które czynią, sprzeciwiam się. Stąd, jako kapłan, o których niech oni se myślą, a może kapłanem nie jest. Jeśli mówi prawdę, nie zmienia to nic. Niech Pan Bóg czcigodnym wiernym błogosławi. Proszę w pielgrzymce włączyć intencje tych dwóch kapłanów, bo bez niczego odprawiają dzisiaj narodzenie Jana chrzciciela. Na z pewnością. Pytanie: co czczą? Kogo czczą? Tchórze! Tchórze! Ksiądz Bałęba i ksiądz Kowalczyk jako tchórz, ze względu na co boją się osobnika Michała Stobnickiego. A to przestępca jest, może jest, to wydać go, A jak biskup, ogłosić. I na jakiej podstawie?